I lipa. Słuchajcie, z taką werwą wziąłem, rozerwałem to, że przeciąłem okładkę tego Spectacular Spider-Man Annual. Zobaczcie, wyciąłem całą okładkę, tu się nawet przeciąłem środek. A ta, jak trzeba, to jest tępy, a jak nie trzeba, to przeciął. No trudno, słuchajcie, gdzie dwa Romią, tam wióry lecą. Co za uszkodzenie, serce się kraje. Zwłaszcza, że to jest niesamowity Sal Buscema na Breakdowns i Finishes by Jerry Bingham. No trudno, będę miał taki pamiątkowy edition. Ale no to jedźmy z koksem, słuchajcie, mimo że i tak ten pot leci z tego, jak w piosence Freddiego Mercurego, show must go on, mimo że i mnie kraje się serce, kiedy widzę szkody spowodowane na tym bad boyu. No ale dobra, od początku, to jest Spectacular Spider-Man 64 Big Pages, teraz już ze specjalną okładką, to jest tak zwany die-cut cover. I ten, a la Martewicz, i jedziemy. To jest Sal Buscema na Breakdowns i łyknąłem go, bo mam praktycznie wszystkie numery The Spectacular Spider-Man z Salem Buscemą w roli głównej, ale nie miałem nigdy tego bad boya i chciałem go bardzo mieć, bo tu jest Jerry Bingham, bardzo kompetentny też inker, ale tu bardzo zachowuje on, to mi się spodobało, jak obczajałem to na necie, że bardzo zachowuje klimat i vibe rysunków Sala Buscemy, także bardzo na propsie. Sal Buscema jest w ogóle, to już jest ten nieco nowszy Sal Buscema z takiej, no, już z tych dojrzalszych lat 90., ale bardzo fajnie. Tu paru innych artystów jeszcze, nic o czym można by pisać do domu, no ale szkoda, że nie uciął się z tej strony, bo wtedy uszkodziłyby się te dodatkowe komiksy. Będzie pamiątkowy, nawijkowy, nikt takiego drugiego nie ma. Dobra, ale fajna ta pozycja, mimo że taka trochę dziwna, to jednak myślę, że Sal Buscema naprawdę wie, jak to wszystko działa, jak anatomia idzie i tak dalej. What's not to like? Będę na pewno miał fajny czas, jakbym sobie czytał tego bad boya pociętego. Okej, okay, jakieś karty dodatkowe. Tutaj dalej. John Carter, Warlord of Mars. I co tu mamy? Co ja tu w ogóle wziąłem? Claremont, Wolfsburg. And Villa Monte. No ale ładnie to wygląda, zobaczcie, nie? Tak fajnie klimatycznie, ale stare Conany. Całkiem na propsie. Fajne twarze, tutaj fajne kolory, też bardzo lubię taki błękit. Świetne, bardzo fajnie zachowany komiks. Super klimat, naprawdę fajna rzecz. Ciekawy jestem, co to będzie. Znaczy, na pewno będzie to coś takiego bardzo generycznego w stylu jakiegoś starego, może quasi Conana czy coś. Tu widzę jakichś takich więcej elementów fantasy, czy może coś takiego, no ale zobaczymy. Tak się napaliłem na coś starego, zeszytowego, czego jeszcze nie znałem i myślę, że dostanę to, co chciałem, wiecie, tak jak w piosence Perfektu na dachu. I dalej, Superboy, słuchajcie, nie wiem, co ja w tej całej zamieci mojego wybierania na Vintage Comics wziąłem już, to jest Superboy ten, Kurt Schaffenberger tutaj rysuje i dlatego się skusiłem na tego bad boya. Świetne, Kurt Schaffenberger to jest taki znany mi i kochany bardzo współpracownik Kurta Swana, na przykład z tych starych komiksów o Supermanie. Ja starego Supermana uwielbiam, mógłbym go czytać tonami, zresztą mam tony całych zeszytówek Kurta Swana, także jak najbardziej na propsie Kurt Schaffenberger, bardzo daje się lubić. Klasyczny inking, tutaj chyba ktoś już inny, jakaś dodatkowa historia, tak. Penciler Romeo Tangal, to jest ziom, którego możecie jeszcze kojarzyć z polskiego wydania Green Lantern, on też tam się udzielał trochę, chyba tuszował Pata Broderika, ale dokładnie nie pamiętam. Musiałbym sprawdzić, znaczy kojarzy mi się, że on tam występował. Ale zobaczcie, jakie czyściutki Inking Hunta. To są naprawdę rzeczy, które wtedy się zupełnie inaczej rysowało. Wtedy ludzie dbali o to, żeby cała plansza była totalnie wypolerowana, bo druk był dosyć słaby i trzeba było dbać, żeby to wszystko wyglądało już w oryginale. Mega! Bardzo fajna rzecz. Dobra, dalej. Cool! Isn't it cool? Zobaczymy. So says King Cool. Dobra, ale fajne, jak Conan prawie, no super, to też jakby Ernie Chan czy coś, ale nie wiem, kto rysował to. Tak strzelam zupełnie, bo reprodukcja nie jest za dobra, ale też ktoś w stylu Conana, ciekawe, musiałbym sprawdzić. Ale rysują, nie byle kto rysuje, bo Ed Hannigan i Alfredo Alcala. Alcala to był ziom, który też dużo tuszował Conana chyba w wykonaniu tego, albo się tam albo rysował nawet tego Savage Sword of Conan. Już dokładnie nie pamiętam, czy rysował, czy tuszował, ale na pewno się pojawiał razem z Ernie Chanem tam. Znam te bardzo dużo tych opowieści z Savage Sword of Conan. Musimy sobie zrobić omnibusa, którego niedawno też kupiłem, żeby sobie przypomnieć te bad boye. No ale zobaczcie, tutaj ten Ed Hannigan daje bardzo radę. Ed Hannigan i Willie Bleiberg zrobili u nas taką trylogię w TMSemi, która się nazywała Red Glass, czerwone szkło i została wydana w Supermanie, także sięgnijcie sobie koniecznie, bo tam też było o czym zdecydowanie graficznie pisać do domu. To było jeden z lepszych duetów, który się pojawił w polskim Supermanie, także super, Ed Hannigan, bardzo na propsie. Ekstra. Bardzo się cieszę. Fajna zdobycz. Fajna klimatyczna rzecz. W sam raz, żeby sobie zrobić do kawki jakieś. Naprawdę super. Okej, okay, dalej. O, double-sized issue. Peter Parker, The Spectacular Spider-Man.
Double-sized issue. I zobaczymy, co kryje się w tym bad boyu. Bardzo fajny stan akurat tutaj tego. Bill Mantlo. Bill Mantlo to jest taki writer, który, słuchajcie, jest dosyć taki, moim zdaniem, cinki. On nigdy nie był niczym takim, nigdy nie reprezentował ze sobą nic głębokiego. Te pierwsze numery Spectacular Spider-Man, to one tam się nie ma od czego spodziewać, wiecie. To nie jest jednak mimo wszystko Jerry Conway albo jakiś nawet tam Tom DeFalco czy coś. To jest naprawdę, te Bill Mantlo to jest taki starej daty scenarzysta, który w Spider-Manie się sporo przewija. W różnych innych komiksach Marvela też, i to jest naprawdę taki bardzo generyczny skrypter. Także no na pewno będzie to tak trochę, powiedzmy, typowy Marvel bez żadnych niespodzianek, ale what's not to like? Właśnie to, czego chcemy po Spectacular Spider-Man 75, to double-sized ten regularny Spider-Man, ale zobaczcie ten fajny inking, całkiem fajnie tutaj ten pojechał, Mooney, także Mooney to jest bardzo kompetentny ziom. I tyle wam powiem. Na pewno ten bad boy sprawi mi wiele przyjemności, bardzo ładnie zachowany, super, świetne, świetne, naprawdę. Myślę, że highlight tych zakupów to jest właśnie ten Spectacular 75. Wziąłem losowo, ale bardzo mi się podoba, mega. Okładka też Milgroma, ale ogólny vibe tego starego napisu, tego starego Marvel Comics Group, to jest coś, o czym można ciągle pisać do domu. I tu jest, słuchajcie, następny numer, John Carter, Warlord of Mars, numer 10, a tu wcześniej było numer 23. Zobacz, jakie fajne okładki. To jest Gil Kane na okładce, to poznaję od razu. I w środku, tak, w środku też Gil Kane and the Tribe. To znaczy, tak z polskiego na nasze, że to był Gil Kane się podpisał, a the Tribe zrobił. Studio mu zrobiło, musiałbym się wczoraj urodzić, żeby wierzyć w cuda, no ale na pewno Gil Kane chociaż trochę to kontrolował. Ale fajne, zobaczcie, super, nie? Gil Kane naprawdę wie, co robi zawsze, chociaż to jest artysta, którego przyznam, że nigdy do końca się tak w niego nie wgłębiłem. Nie jest to ktoś, kto by mi jakoś stawiał włosy na głowie, ale myślę, że tutaj zatrudnił fajnych inkerów, bo myślę, że inking to jest coś, co zawsze było bardzo specyficzne dla niego. Ten jego inking jest taki, kiedyś był nowoczesny, dzisiaj moim zdaniem wygląda to już trochę przestarzale. Narzędzia, których używał, są trochę podejrzane dla mnie. Tam jest dużo jakichś cienkopisów, jakichś rapidografów, jakichś dziwnych stalówek. Natomiast tutaj ten inking, taki bardzo miękki, bardzo klasyczny, bardzo taki konanowy, wygładza to. Bardzo mi się podoba. Bardzo, mega fajne wydanie. Super. Słuchajcie, John Carter, Warlord of Mars, bardzo dobry komiks. I dalej, Marvel All Color, to jest brytyjska wersja, to jest widać, 9 pensów i All Color, to widać od razu, Captain America and the Falcon. Świetna okładka, bardzo fajny, kupiłem, bo po prostu miał stary, fajny vibe. Tu jest Steve Englehart, oczywiście ziom, który dał Toddowi McFarlane'owi pierwszą robotę w komiksach, Frank Robbins, którego nie znam kompletnie, i Dream Sequence by Sal Buscema, Frank Giacoya Inks, więc mamy gwarancję jakości inkingu, ale zobaczcie, jaki bad boy fajny. Naprawdę super to wygląda, wydaje się, że sama reklama, ale nie, super. Bardzo fajny przez... A wydaje mi się, że to jest w ogóle tak, bo to jest niby Dream Sequence i ja od razu widzę, o, że ta Dream Sequence to jest skądś wycięta. To tam jest Sal Buscema, ale to jest skądś wycięte, także fajne takie wgranie tej Dream Sequence w całość. Muszę to chwilkę przestudiować w spokoju, żeby zobaczyć, gdzie kończy się ten Buscema, a gdzie się znowu zaczyna ten drugi, ale bardzo fajna całość, świetny klimat, też ładnie taki zachowany egzemplarz, fajna sprawa. Te egzemplarze są tam zawsze w sklepie opisane, ja to po prostu biorę, jak widzę, że coś mi się podoba, to biorę, nie patrzę za bardzo, nie przebieram za długo, ale cieszę się zawsze, jak coś jest fajnie zachowane, ktoś o to dbał, zadbam i ja. Super. Następny jest gratis, jaki widocznie dostałem tutaj, bo nie zamawiałem tego bad boya. To jest Weird War Tales starring the Creature Commandos. Brzmi intrygująco i jeszcze lepiej wygląda. Robert Kaniger. Fajne kolory nasycone. Bardzo mi się podoba, jak się akurat trafi takie kolory w starych tych. No ale zobaczcie, czego tu nie lubić. Bardzo kompetentnie narysowany rysunek. Ten komiks. Nie no, świetnie. Bardzo dobrze. Weird War Tales zawsze dobrze wchodzi. Robert Kaniger, Fred Carillo, którego nie znam, i Jerry Serpe. Kaniger oczywiście wieloletni współpracownik Jerry'ego Kuberta i DC Comics w tych wszystkich wojennych komiksach, odpryskach tego Our Army at War, G.I. Combat, Star Spangled Banner i tak dalej, te wszystkie tam, gdzie był Enemy Ace na przykład, dużo okładek Joe'ego Kuberta, Sierżant Rogue lejący się z każdej strony, ale wiele innych komiksów tak samo, świetnie narysowane czołgi i tak dalej, i tak dalej. Cała fala tych powojennych komiksów kupowanych przez ludzi, którzy albo pamiętali wojnę, albo jeszcze mieli dzieci, które bezpośrednio mogły słuchać opowieści o wojnie. Taka była wtedy fala tego, potem się to stopniowo wyfazowało, ale naprawdę świetne rzeczy tutaj się działy momentami. O, tu chyba ktoś inny. Aż sobie zobaczę, kto jest autorem tego bad boya tutaj. Paris Collins. Paris Collins to jest osoba, która rysowała też jeden odcinek Supermana z Mksyzbtlykiem. Pamiętam z jakiegoś dziwacznego powodu, no ale dobra. Bardzo fajne kolory. Świetny, przyjemny komiks. Wielkie dzięki za gratis. Bardzo dobrze.
Dalej mamy. I to jest to, słuchajcie, dlaczego się schyliłem po to w ogóle. Dlaczego w ogóle wszedłem na Vintage Comics i bo zobaczyłem na fejsie, że zostało zaanonsowane to. I od razu zobaczyłem i kupiłem po prostu, bo wiem, że tam czasami niektóre rzeczy lubią dość szybko znikać, więc Batman Captain America by John Byrne with Patricia Mulvihill. Patricia Mulvihill to jest kolorystka tutaj, współpracująca zresztą z Byrnem, zdaje mi się już przy Wonder Woman w DC. Ale zobaczmy, bo tego Bad Boya nie jest łatwo dostać, a to jest bardzo fajny klasyk, który zawsze chciałem mieć. I nigdy jakoś mi się nie złożyło, nawet jakieś tam zakupy poprzez sklepy ze Stanów, nigdy tego za bardzo nie było, albo jakoś nie było na moim radarze. Ale zobaczcie, jakie fajne, o, świetne. Wydaje mi się, że kiedyś, tak mi się wydaje, że John Byrne kiedyś wspominał, że ten komiks to jest jeden z jego ulubionych komiksów ever, które on zrobił. I ja bym się nie dziwił temu. A prawdopodobnie będę mógł wydać lepszy sąd, jak już przeczytam ten komiks, ale nawet po tym, co już tutaj widzę, to mi się to bardzo, bardzo podoba. Świetna kreska Johna Byrna z okresu jego pracy w Wonder Woman. Tak, nie pomyliłem się, to jest ta kreska z Wonder Woman i to jest jeszcze tutaj trochę tego rapidografu albo jakiejś staluweczki. To jest bardzo mało pędzelka, jeszcze pędzelek tylko używany do robienia faktur. Także pamiętajcie o tym, że John Byrne w momencie, kiedy rysuje Wonder Woman, spłynnie przechodzi od rapidografu / stalówki do pędzelka. Pierwsze numery Wonder Woman, stalówka, ostatnie numery Wonder Woman, czysty pędzelek. To jest bardzo nagłe przejście, stopniowe, ale nagłe. Jak weźmiecie pierwszy numer Wonder Woman i ostatni, to zobaczycie, o czym mówię i bez dwóch zdań się o tym sami przekonacie. Okej, ale naprawdę jestem fajnie podekscytowany tym Bad Boyem, bo jest czym się ekscytować. Fajne użycie, to jest na duo shade zrobione na takim specjalnym papierze. Mówiłem już o nim wiele razy, który ujawnia pewne patterny, pewne schematy, takie te kreseczki, w zależności od tego, jakimi chemikaliami go tam pomalujemy, ale bardzo fajny komiks. Kurczę, ostrzyłem sobie na niego zęby i oto jest! Bardzo, bardzo fajnie. Przerywamy program, żeby nadać wiadomości specjalne / ogłoszenia parafialne. To jest mój ostatni komiks, Henryk Kajdan, Kosmiczne Patałachy. Kontynuacja przygód kosmicznego patałacha Żarłaka i jego nemezis Henryka Kajdana w kolorze 200 stron. Cały album zbierający wielkie kosmiczne przygody, wielkie starcia, niesamowite zwroty akcji i kolorowe postaci. Nawiązujące do najlepszych kreskówkowych tradycji Marvela i DC na fajnym papierze. Zrobiłem go całkowicie sam. Jestem autorem wszystkiego, począwszy od konceptu, przez scenariusz i rysunki, także jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to bardzo proszę odwiedźcie grupę Jakub Martewicz Art, gdzie znajdziecie bez problemu przypiętą informację, jak kupić tego Bad Boya, bo wydaję to również sam w dosyć małych nakładach dla zabawy i mam nadzieję, że ta dobra zabawa, którą włożyłem robiąc ten komiks, udzieli się również Wam. Taki jest cel. Dzięki, a teraz wracamy do naszej regularnej nawijki. Dalej mamy Captain America. Wziąłem parę randomowych issues. 304, 302 i 347. Tutaj jest Paul Neary. Paul Neary to jest ziom, którego nie znam za dobrze. Coś tam mi świta, ale nie za dużo. Ciekawe. Myślę, że kolory fajne. Trochę przypominają mi stare kolory G.I. Joe. Pewnie zabrakło trochę jakichś odcieniów farby w Marvelu wtedy. No ale całkiem spoko. Myślę, że Captain America to jest bohater, którego stosunkowo najmniej znam. Mam bardzo mało jego starych zeszytów. Trochę tu i ludzie gdzieś tam w omnibusie czy coś. Ale tak poza tym to nie mam zielonego pojęcia, co tam się działo w latach 80-90 u niego i z przyjemnością się z tym zapoznam, tym bardziej, że tuszuję, tu widziałem Dennis Jang, którego znamy wszyscy i kochamy z Supermana, gdzie tuszował Jerry'ego Ordwaya albo Johna Bogdanowa, więc bardzo, bardzo fajna rzecz rysunkowo, myślę. Znaczy taka down to earth, nie ma tutaj, wiecie, jakichś fajerwerków, ale tak samo tutaj Neary i Jang. Neary wygląda mi na kompetentnego artystę, takiego mającego swój styl. Myślę, że będzie mi się fajnie wczuwało te przygody Kapitana Ameryki tutaj. Naprawdę przyzwoicie to wygląda. Świetnie, vibe starych zeszytów aż stąd bije. No i ostatni, last but not least, ale zobaczymy, może list. Captain America Vengeance 347. Okładka Ron Frenz, to widać od razu, ale w środku, czyżby Ron Frenz? Nie. Grünwald, Dyer i Milgrom. Dyer, Kieron Dyer, czyli przyrodni syn Johna Byrna, przynajmniej przez pewien czas tak było. Oni się tam znali, trochę Byrne go trochę tam protegował. No ale tego, całkiem spoko, myślę, że Dyer to jest taki kompetentny dosyć rysownik. Może nie ma tu o czym za bardzo pisać do domu, ale na pewno daje radę i tyle. Powiedziałbym taki zwykły, wiecie, zwykłe mięso z ziemniakami takiego Marvela z lat 80-90. No ale w końcu większość tych zeszytówek taka była. Ej, i tutaj na pewno znajdę jakieś fajne smaczki dla siebie. Także tyle, słuchajcie. Bardzo fajny unboxing, znaczy przynajmniej dla mnie. Mam nadzieję, że nie zasnęliście jeszcze przed komputerami czy przed komórkami. Ten pamiątkowy Bad Boy będzie zdobił moją kolekcję z tym ciosem prosto w serce. No ale trudno, słuchajcie. Nie można zrobić omletu, jak się nie rozbije paru jajek tu i ówdzie. Dzięki Wam serdeczne. Pamiętajcie, żeby polajkować, posubskrybować, pokomentować, bo to zawsze coś daje. Tymczasem Borem Lasem życzę Wam miłego i do następnej nawijki.